Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z jednym z najbardziej utalentowanych sportowców, panem Mariuszem Czerkaskim. Witaj. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać o dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Wiesz co, no miałem straszny zapał do sportu. Oczywiście wielu z nas miało podobny, tylko ja podejrzewam najdłużej wytrwałem. Z wielu z moich kolegów, na przykład z klatki czy z bloku, w którym się wychowałem, takim cztery klatki po 11 pięter, no tak jak to większość z nas się wychowywała i bardzo byłem aktywny. Oczywiście może miałem smykałkę do tego, że strzelałem sporo bramek, już nie mówię o hokeju, bo mówię generalnie o sportach. Byłem w klasie sportowej, reprezentowałem naszą szkołę praktycznie w każdej dyscyplinie, i w koszykówkę, i w siatkówkę. Chociaż siatkówkę najmniej, tak naprawdę, powiem szczerze, czyli koszykówka ręczna. W piłce nożnej mieliśmy jedną z najlepszych drużyn w ogóle w mieście. Także zawsze tam, gdzie grałem, chciałem grać tą taką rolę lidera, czy tego, który jednak jest strzelcem. Tak samo było w piłkę ręczną, najwięcej bramek, tak samo było w koszykówkę, gdzie chciałem zawsze gdzieś być tym jednym z trzech najlepszych, którzy punktują. No, strasznie mnie to kręciło. Oczywiście gdyby sport i sport zespołowy generalnie, nie każdy jest jak gdyby ofensywny, bo są potrzebni defensywni, są potrzebni rozgrywający i ci, co bardziej taktycznie i zdyscyplinowanie. Tylko pytałeś, co mnie wyróżnia. No właśnie, to chyba to mnie wyróżniało, że ja zawsze chciałem bardzo punktować. Skąd u ciebie zainteresowanie hokejem? W Radomsku to się tak naprawdę tylko urodziłem. Jak miałem już 2 latka, rodzice przeprowadzili się do Tychów. Nie wiem, dlaczego akurat cały czas uważasz, że w górach jest rozwinięty najbardziej hokej. Ja jestem bardziej przekonany, że na Śląsku jest najbardziej rozwinięty hokej. To był przypadek, bo mój tata zabrał mnie kiedyś na mecz hokejowy w Tychach. GKS Tychy wtedy grał jakiś mecz. Nie pamiętam dokładnie z kim, ale pamiętam, że ten mecz właśnie takie piętno na mnie wytworzył, że zakochałem się w tej dyscyplinie. Na początku trochę chciałem być bramkarzem, bo on tak najciekawiej wyglądał w tych parkanach, taki wielki. Ja myślałem już później tak naprawdę, że bramkarze wszyscy muszą mieć sporą nadwagę, żeby bronić, bo są tacy wielcy. Okazało się, że to nie jest do końca, że to po prostu ten sprzęt powodował, że oni są tacy wielcy. Także ten mecz hokejowy, jak miałem chyba 7-8 lat, wpłynął na mnie tak, że poprosiłem rodziców o to, żebym udało im się jakoś załatwić łyżwy, bo to były czasy lata 79, także łyżew nie było w sklepach, bo nic nie było w sklepach. Wreszcie się udało i później zostałem zapisany przez rodziców do szkółki hokejowej w GKS-ie Tychy i tak już zostało. I jak udało ci się osiągnąć taki sukces i zapisać się w historii NHL? Jestem jedyny, który zagrał w meczu NHL Gwiazd, ale na szczęście nie jestem jedynym generalnie, bo Krzysiek Goliwaj, notabene też z Tychów, się wywodzi i też grał w NHL z powodzeniem. Jak to się stało? No, znaczy droga nie była taka łatwa i jak gdyby i prosta. Najpierw oczywiście występy reprezentacji Polski w młodzieżowych grupach, później w reprezentacji polskich seniorów. Wcześniej jak grałem właśnie w tych młodzieżowych grupach, zostałem zauważony przez skautów ze Szwecji, czyli takich, można powiedzieć, menadżerów czy tych, którzy dbają o tą kadrę w swoich klubach i tam zostałem zaproszony na testy do Szwecji, do jednej z najlepszych drużyn w Europie, tak naprawdę Djurgården Stockholm, wtedy w tamtych czasach. Zdobywaliśmy Puchar Europy przecież w 92. Oni kilkakrotnie wcześniej, wtedy byli mistrzami świata, Szwedzi. Także rzeczywiście trafiłem od razu bardzo wysoko. W tym samym roku, czyli w 91, byłem draftowany przez zespół Boston Bruins w 5. rundzie. Wiemy, jak to mniej więcej polega, drafty w drużynach amerykańskich, amerykańsko-kanadyjskich, czy to jest NFL, futbol amerykański, czy to jest właśnie NBA, czy hokej. Każda drużyna jak gdyby stwarza taką listę potencjalnych zawodników, których chciałaby widzieć przynajmniej u siebie na jakichś testach, może na zgrupowaniach, aczkolwiek nie zawsze tak jest, że z tych list zawodnicy trafiają na te testy, bo niektórzy mogą być na liście przez 10 lat i nigdy w życiu nie zagrać. Także
Benejdżel. Także no, historia jest dosyć długa. Zapraszam oczywiście do czytania mojej książki Życie na lodzie, która dokładnie opisuje moje kroki, jak to się wszystko działo, ale no, było ciekawie. No. Zabawa trwała przez prawie 30 lat. Jakie są największe wyrzeczenia grając w hokeja? Na pewno to, że jesteś bardzo dużo poza domem, tak? W sezonie NHL grasz 82 mecze, w sezonie podstawowym to jest mniej więcej w ciągu 200 dni, średnio wychodzi co 2,5 dnia mecz. Wiemy, że Liga Kanadyjsko-Amerykańska no to nie jest jakaś prowincjonalna mała liga i te odległości dosyć są konkretne i poważne między Los Angeles a Ottawą, a Toronto i Chicago czy Anaheim. No trochę człowiek musiał się napodróżować, najeździć. To są tylko mecze oczywiście w podstawowej rozgrywkach, czyli w tych regularnych rozgrywkach, a później do tego dochodzą jeszcze oczywiście zgrupowania, mecze przed rozgrywkami, no i oczywiście play-offy, tak? W play-offach można grać nawet do 4 rundy po 7 meczów, no to jest dosyć sporo tych meczów. I tak najlepsze drużyny grają ponad 120 meczów na sezon, także to chyba jest to, żeby mentalnie się nastawić na to, że nie ma narzekania i nie ma tego, że coś jest nie tak, bo zasada jest prosta w NHL. Jeżeli ci się nie podoba, zawsze możesz zrezygnować. Co powinien zrobić młody człowiek, który tak naprawdę chciałby zacząć grać w hokeja? No przede wszystkim musi mieć pasję. Jak tego nie kocha, nie żyje tym. Ja spałem z kijem hokejowym, ja spałem z łyżwami, ja siedziałem na meczach i widziałem sam siebie w tej akcji w różnych miejscach na lodzie. Chciałem grać tak jak poszczególni zawodnicy. Kiedyś moim idolem przecież był Henryk Grudt, świetny zawodnik, notabene obrońca, ale on miał niesamowitą technikę w prowadzeniu krążka, świetną jazdę. Nie był szybki, ale miał bardzo techniczną jazdę, także pasja, miłość, determinacja. Oczywiście nie wolno się poddawać, są ciężkie chwile w każdej karierze, w każdym życiu i w sporcie przede wszystkim. Nie zawsze się wygrywa, ale trzeba wierzyć w własne siły i ciężko pracować, przede wszystkim ciężko pracować, bo bez pracy na samym talencie się nie pojedzie aż tak daleko. Można przejechać jakiś kawałek, ale na pewno się nie osiągnie pewnych szczytów. Gdzie młodzi mogą szukać pomocy? Czy są jakieś organizacje, które zrzeszają pasjonatów hokeja? Wiadomo, najpierw szukamy lodowiska i jeździmy na łyżwach, patrzymy, czy nam to w ogóle sprawia przyjemność. Tak samo jak ja jeździłem na ślizgawkach, takich ogólnodostępnych wtychach na lodowisku. Tata pilnował kurtek, bo jeszcze wtedy szatni nie było i pierwsze kroki stawiałem z mamą za rękę, bo też nie do końca potrafiłem utrzymać równowagi. Przede wszystkim znaleźć w okolicy najbliżej siebie jakiegoś klubu, który istnieje, zapisać się do naboru tak zwanego, do tej szkółki, gdzie można się wykazać, nauczyć jeździć na łyżwach i poznawać te pierwsze kroki hokejowe, pójść na jakiś mecz hokejowy, albo zobaczyć gdzieś w telewizji, albo na YouTubie, czy akurat to nam odpowiada, czy to jest fajne. Lodowisk jest sporo generalnie w Polsce, aczkolwiek na pewno niewystarczająco, bo jest mnóstwo miejsc, nawet chociażby w Warszawie, żeby następne lodowisko czy dwa przydały się, przynajmniej takie, w których można trenować hokej, tak? Bo oczywiście o lokalnych jakichś tam lodowiskach sezonowych, gdzie można przyjść, pojeździć w koło na ślizgawce, to znajdziemy, no ale że już wziąć kij hokejowy do ręki, czy krążek i już się pobawić trochę, czy znaleźć trenera, no to już nie jest takie łatwe. Wydałeś książkę Życie na lodzie i tak naprawdę dzięki tobie wiele osób dowiedziało się, czym jest hokej w Polsce. Czy myślisz, że jest szansa na popularyzację tego sportu w Polsce? Znaczy, ja mam nadzieję, że na hokej przyjdzie czas i ten czas się powoli zbliża. Uważam, że tak jak już budowaliśmy, oczywiście Janowicz narzekał, że jest mało kortów tenisowych, uważam, że chciałbym się z nim chętnie zamienić te korty na lodowiska, ale jest ich coraz więcej, tak samo jak basenów, czy hal sportowych, czy sal gimnastycznych. Mam nadzieję, że kiedyś będą też powstawać lodowiska i mam nadzieję, że w tym całym czasie na pewno trzeba sporo zreformować to zarządzanie hokejem, zreformować szkolenie młodzieży, ujednolicić, spiąć to środowisko hokejowe i na pewno sukcesy już później, czy reprezentacji hokejowej, czy właśnie tych grup młodzieżowych, reforma tego szkolenia spowoduje, że hokej będzie na coraz wyższym poziomie. Oczywiście mam nadzieję, że też uda się wtedy znaleźć sponsorów, którzy pozwolą na rozwijanie tej pasji wśród młodzieży i wśród dzieciaków.
Czy szczęście jest potrzebne w sporcie? Jak to ktoś kiedyś powiedział, że na Tytaniku mieli i pieniądze, i zdrowie, i niestety nie mieli szczęścia, tak? No, i to trochę jest tak jak w życiu, tak? No, oczywiście możesz mieć talent, ciężka praca, gdzieś tam braknie ci szczęścia, krążek zamiast przelecieć obok twojej głowy, nagle trafi cię w oko i może spowodować, że stracisz to oko, tak? Ja dostałem na przykład kijem generalnie 2 mm od oka i teraz jest pytanie, czy to są umiejętności, czy to jest przypadek, czy to jest szczęście, że akurat nie trafił idealnie w oko. Jak wiemy, sport to zdrowie. Niestety wiele osób na co dzień spędza wiele godzin za biurkiem. Co według Ciebie te osoby mogłyby zrobić? Wydałem też, czy napisałem bardziej, bo to wydawnictwo dawało, drugą książkę, która nazywa się Bądź Fit. Bądź Fit jest to taka książka, która pokazuje, jak w niewielkiej ilości czasu, na niewielkiej przestrzeni, można fajnie sobie zaaplikować sporo ćwiczeń i jak fajnie można spędzać czas i generalnie oderwać się właśnie od tej pracy takiej korporacyjnej i może tego znużenia i tego, że no jednak moje stowarzyszenie Sport 7 popularyzuje sport nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też próbujemy trafiać właśnie poprzez różnego rodzaju idee i promocję sportu do wszystkich grup. No, trzeba chcieć, po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba wykonać ten pierwszy ruch, tak? Znaczy, to jest kupienie karnetu na siłownię, czy to jest znalezienie czasu na spacer, czy to jest znalezienie czasu na to, żeby iść pobiegać, pojeździć na łyżwach czy na rolkach. No to jest jakieś przedsięwzięcie w sensie w naszej głowie, że my chcemy zmienić nasze myślenie, chcemy inaczej, nie wiem, się odżywiać, inaczej zachowywać. No nie tylko praca, telewizja i impreza, ale też no, ten sport no, jest naprawdę bardzo ważny w naszym życiu. Nie znam osoby, która by uprawiała sport, nie byłaby z tego zadowolona i nie uważałaby, że to wpłynęło pozytywnie na ich życie. Także no, nie ma nic do stracenia, tylko trzeba spróbować. Czy łatwo było się przestawić z bycia sportowcem na bycie biznesmenem? Ja dalej jestem związany ze sportem i praktycznie codziennie coś robię. Albo to jest tenis, chociaż już dużo mniej, albo to jest granie w golfa. Granie w golfa oczywiście wydaje się statyczne, ale to jest sporo chodzenia. Takie przejście pola golfowego to jest około 8-9 km. Ja bardziej no, nie zarabiam już na sporcie, ale jestem bardzo aktywny sportowo. No. Czy według Ciebie łatwo jest zrealizować w Polsce swój biznes? Wiem, że byłeś jurorem w jednym z programów, który zajmował się właśnie wybieraniem pomysłów na biznes. W dużo branżach widzę moich przyjaciół, czy kolegów, czy w różnych kierunkach można się naprawdę wykazywać. Znaczy już żyjemy w takich czasach, że jest to możliwe, tym bardziej, że ta ekspansja nawet na Europę, czy później już na świat, nigdy nie wiadomo, jak to się powiedzie. Nie jest łatwo, to nie, absolutnie. No. Statystyki mówią, że na ileś otworzonych firm ileś niestety pada i ja też jestem świadkiem i sam przeżyłem na tym, że niektóre biznesy, w które wchodziłem, niestety nie wypaliły. No jest to sprawa na pewno indywidualna, kto jak, na co potrafi się odważyć i co zrobić, bo przecież nie każdy może mieć swój biznes. No, znaczy ktoś musi gdzieś kiedyś pracować i są ludzie, którzy wolą przyjść do pracy, wyjść z tej pracy i mieć spokój. Niech się ktoś inny martwi o ZUS-y, o strategię, o podatki i opłacenie swoim pracownikom, ale są też tacy ludzie, którzy są nie wyobrażają sobie właśnie być po tej drugiej stronie, tylko wolą być po tej stronie tworzenia, wymyślania, działania. Są spore ryzyka, kredyty i zastawy i leasingi. Na pewno jeżeli ktoś daje, tak jak w sporcie, sporo miłości temu, co robi i oddaje się z pasją w danej dziedzinie i realizuje, to szansa jest na to, że ten sukces wcześniej czy później przyjdzie. Jakie masz sposoby radzenia sobie ze stresem? Generalnie bardziej się to dzieje w mojej głowie, tak? Znaczy staram się jak gdyby uspokajać wszystko u siebie, między uszami. Jak to się mówi, to jest trochę jak w golfie, że między uszami wszystko się rozgrywa, tak, na koniec dnia, no bo wszyscy są dobrzy, na wysokim poziomie, ale na koniec ktoś jeden musi wygrać, tak, no, a ktoś musi przegrać. Teraz pytanie, dlaczego ten, a nie ten? Czyli tak naprawdę radzenie ze stresem to jest najlepiej dobrze się przygotować do danego tematu, w sensie, czy to jest egzamin, czy to jest sprawdzian jakiś, czy to jest właśnie gra
w jakiś sport, czy uprawianie jakiejś dyscypliny, czy jakieś testy, na które ja też przechodziłem, tak? Ktoś mnie obserwował, ktoś mnie sprawdzał, mógł powiedzieć, no nie, niestety nie nadaje się, odrzucony jest. Albo ktoś patrzy na mecz, jak gra, i mówi, okej, no jednak ten mi się podoba, tak? Znaczy, to jest właśnie to, że ty trenując często, czyli pracując, czy się ucząc, czy przygotowując, czy jak się czujesz dobry w danym w danej dyscyplinie, czy w danej branży, czy w danym przedsięwzięciu, no nie musisz się jak gdyby dodatkowo stresować i katować przez to, że coś się będzie wydarzyć, tak? Że to jest ten dzień, w którym musisz się dobrze pokazać, zaprezentować, nie wiem, zrobić prezentację. Ty wiesz, że ci to wychodziło, albo ty wiesz, że ciężko pracowałeś, żeby być w tym momencie i mówisz sobie, ja o tym marzyłem, żeby być w tym momencie, dlaczego ja mam się teraz spalać, jak właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj być. Znaczy, teraz muszę się dopiero wykazać, także to jest samo nakręcanie się. To jest trochę jak w meczu, że nie wiem, mamy dogrywkę i jest 3-3 i nagle mówimy sobie, panowie, no jakby nam ktoś przed meczem powiedział, że będzie 3-3 i tylko jedna bramka dzieli nas od zwycięstwa, na pewno byśmy to wzięli w ciemno, tak? Czyli jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być, gdzie chcielibyśmy być. Oczywiście nie zawsze się to wszystko ułoży tak, jak chcesz, ale w ten sposób trzeba myśleć. Jak według ciebie można znaleźć długotrwałą motywację w dążeniu do celu? Jak wiemy, wiele osób na początku często ma motywację, a z czasem odpuszcza. No nie wiem, teraz jestem zakochany w golfie i gram w golfa. Oczywiście jakby hokej jest moją miłością, no ale powiedzmy, że teraz pasją, no nie chodzę i nie gram w hokeja już mając 43 lata, tylko bardziej uderzam piłką golfową. No i teraz tracę do tego zapał i powoli mi się już nie chce to robić. Znaczy, jak zrobić, żeby to dalej robić? Tego nie wiem, tak? No bo co zawsze robiłem, to robiłem z pasją i w pewnym momencie mówiłem, dobra, teraz coś zmieniam, tak? Coś się dzieje nowego w moim życiu. Nie zawsze trzeba wszystko kontynuować do samego końca, znaczy, bo jeżeli to dalej kochamy, to jest trochę jak z dziewczyną, wiesz, no. Kochasz ją, kochasz, nagle albo ona się przestaje kochać, albo nagle dochodzi do wniosku, że ty jej nie kochasz. Znaczy, co zrobić, że ją dalej kochasz? Nie da się jak gdyby tego zrobić, tak? Trzeba coś znaleźć, żeby mieć znowu pasję, albo trzeba, nie wiem, jeżeli dziewczyna się rzuciła, czy ty rzucasz dziewczynę, no to znaczy musiał być jakiś tego powód, tak? Czyli jeżeli tracisz zapał do czegoś, może tak musi być w życiu. Znaczy, no nie na siłę wszystko można robić, tak samo jak nie na siłę zawsze się uda uratować daną firmę, czy nie na siłę, mając jakieś zdanie na jakiś temat, nie do końca mieć rację. Oczywiście ty możesz pilnować tego zdania i trzymać się dalej tej swojej wersji, ale to też nie znaczy, że akurat tak powinno być, tak? Wśród wspólników. Czy akurat twoja idea jest najlepsza. Także no, w życiu trzeba być takim dyplomatą trochę i trzeba pomyśleć, tak? No, jeżeli tracę zapał, pytanie, czy ja dalej chcę to robić, czy ja dalej to kocham, co robiłem, czy po prostu tracę zapał, bo już mnie to nie interesuje. Jeżeli mnie nie interesuje, no to na siłę nie będziesz przecież siebie uszczęśliwiał, no bo się nie da, no bo straciłeś zapał. A jaka jest twoja największa pasja? Rozmawiałem o tym już wcześniej, że jednak to granie w golfa i ta rywalizacja i wyjeżdżanie na turnieje i cały czas to poprawianie się, żeby być lepszy jeszcze technicznie, żeby jeszcze lepiej uderzać tą piłkę, żeby jeszcze lepiej ją kontrolować, jak ona ma lecieć, czy w lewo, czy w prawo, czy ona ma stanąć, czy ona ma wrócić z backspinem, czy ona ma się potoczyć do przodu, czy ona ma lecieć wyżej, czy niżej. No to jest jak gdyby niekończąca historia i to jest fajny sport, bo można go bardzo długo uprawiać, tak, jeżeli się w miarę jest zdrowym i plecy nie nawalają, czy kolana. Ale generalnie pasja do działania, pasja do to, co wcześniej opowiadałem o Sport 7, tak, o stowarzyszeniu, to, że chcemy aktywować dzieciaki i młodzież, to, że chcemy działać na tym polu, to, że chcemy promować sport, to, że spotykam się w różnych szkołach, to, że jeżdżę na różne spotkania z młodzieżą, to, że cały czas w głowie mam nasz hokej, naszą dyscyplinę, to prawdopodobnie wcześniej czy później dojdzie do tego, że będę gdzieś też musiał wziąć te stery w swoje ręce i stworzyć grupę ludzi, żeby tym może pokierować w tak, a nie w inny sposób. Także no, tutaj dużo jest rzeczy w głowie, które się kręcą, ale też nie wybiegam aż tak bardzo do przodu, tylko staram się jak gdyby działać to, co dzisiaj się dzieje. Później odbieram syna z przedszkola. Prawdopodobnie pojedziemy na łyżwy albo syn mój zamarzył sobie, że na bal iść właśnie w szkolny taki przebrany za hokeistę. Także to też jest fajne wyzwanie, bo no teraz trzeba szybko organizować cały strój hokejowy, żeby mógł spełnić swoje marzenia i kto wie, może to jest też ten następny bodziec, że już tego stroju nie będzie chciał ściągać przez najbliższe parę dni.
Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Trudno tutaj wybrać dziedzinę. Ja mam tak, że czasami są 3-4 w różnych miejscach jakieś książki i gdzieś w danym temacie po kilkanaście stron się czyta. Nie, powiem szczerze, nie jestem jakimś pasjonatem czytania i nigdy nie byłem molem książkowym. I zawsze jak gdyby zawsze to robiłem bardziej wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy muszę. No, pamiętam, jak cierpiałem na różnych lekturach i to, że trzeba je czytać, tak. No, także fajnie jest teraz złapać jakąś książkę taką, czasami nawet nie wiadomo z której strony, czy dostać jakiś prezent i nagle się okazuje, że jest ciekawe. I nie zawsze też jest tak, że każdą książkę czyta się od dechy do dechy, tak? No, bo w pewnym momencie można gdzieś tam jakieś brać wyrywki, czy w pewnym momencie gdzieś tam ten zapał właśnie do niej tracę, ale no, jest tyle różnych, że ciężko mi polecić tak naprawdę jedną. No ale na pewno Bądź Fit, czy Życie na lodzie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co o czym mówię i chciałby trochę zobaczyć, jak to naprawdę było w tej najlepszej lidze na świecie hokejowej, jak to wszystko działa i może ktoś, kto właśnie zastanawia się nad tym, jak zacząć ćwiczyć, co robić, też weźmie, sięgnie po właśnie Bądź Fit. Także serdecznie zapraszam. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać widzom? No oprócz tego, żeby zawsze próbowali się uśmiechać, nawet jak jest ciężko, żeby wierzyli w swoje siły i żeby rozwijali swoje pasje. No ja właśnie w jednej z tych książek Życie na lodzie dedykuję tym, którzy mają to szczęście, że znaleźli swoją pasję, bo to jest naprawdę, nie każdy może ją znaleźć, także znaleźć swoją pasję i znaleźć ten moment w życiu, kiedy wstajesz, masz energię i czujesz się, że chcesz działać, no jest to niebywałe uczucie, dlatego życzę każdemu, żeby mu się to spełniło. No. Dzięki, bardzo miło było się z tobą spotkać. Również miło.